Ach, co to była za noc? Niestety nie mogłem skomentować dla Was na żywo tego, co działo się w nocy na rynkach finansowych, w nocy, kiedy poznawaliśmy wyniki z poszczególnych stanów wyborów prezydenckich właśnie w USA. Natomiast, no wiecie, byłem w delegacji, co też tutaj udało się zobrazować właśnie tym zdjęciem, które tutaj widzicie w ramach tej miniaturki. Natomiast nie mamy jeszcze oficjalnych wyników, ale już teraz będąc zupełnie poważnym, wydaje się, że Donald Trump zostanie nowym prezydentem w Stanach Zjednoczonych. Rynki reagują euforycznie. Bardzo mocne wzrosty na akcjach w Stanach Zjednoczonych. Indeksy zyskują ponad 2%. W handlu posesyjnym mamy 13% wzrost na akcjach Tesli. No bo wiemy doskonale o tym, że Donald Trump powinien być przyjacielem tutaj Elona Muska i raczej powinien wspierać rozwój tej globalnej firmy. Mocne wzrosty na giełdach europejskich, na giełdzie papierów wartościowych również mocne wzrosty, co mnie troszeczkę zastanawia i poniekąd dziwi, no bo z jakiego powodu teraz w ramach realizacji scenariusza, no, który ocenialiśmy jako negatywny, ten gorszy dla giełdy papierów wartościowych, nagle rynki notują mocne wzrosty. Wiadomo, można tutaj powiedzieć, że ściągnięte zostało to napięcie z rynków, napięcie i to wyczekiwanie, można powiedzieć, na wybory, które się przedłużało, bo to kolejne, wiecie, dni, tygodnie, miesiące, ale realnie to ten wybór jest zgodny z tym, co rynki zakładały. Tutaj zaskoczenia nie było. Bukmacherzy się nie pomylili. No, sondażownie się trochę pomyliły, ale pytanie, czy też te niektóre sondaże i wyniki nie były publikowane w taki, a nie inny sposób z pewną premedytacją. Natomiast no, czekamy na to, co przyniesie przyszłość i o tym też chciałbym dzisiaj w tym odcinku z Wami porozmawiać, ale nie ma co, wiecie, już tutaj pajacować, bo przecież doskonale wiecie, co powiedziałem, że w mojej opinii, jeszcze jeżeli chodzi o ten ruch wzrostowy, jest szansa, że chwilą po wyborach on będzie kontynuowany, ale generalnie, no to ja spodziewam się realizacji zysków i także, no też nie wydaje mi się, żeby to był jakiś przełom dla naszego kraju i zawrócenie na indeksie WIG20, przynajmniej w krótkim terminie. Nie lubię chodzić w szelkach i to jeszcze zielonych, więc te szelki na razie odłożę. No a zaraz do Was wrócę i zapraszam na odcinek. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5 tysięcy inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje, oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. Przypominam o trwającej promocji od 3 do 10 listopada. Jeżeli zdecydujesz się na założenie konta w Saxo, otrzymasz 250 euro na prowizję. Dodatkowo będziesz mógł handlować do końca roku na 100 najbardziej popularnych spółkach ze Stanów Zjednoczonych kompletnie bez prowizji. Link znajdziesz w opisie do tego materiału. Ważne, żebyś ten właśnie link wybrał. I przypominam też o naszej akcji Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj do końca listopada. Jeżeli zdecydujesz się na wsparcie kanału, czy jesteś przedstawicielem jakiejś firmy, chciałbyś tutaj wystąpić, przedstawić swój produkt, właśnie działalność firmy giełdowej, niegiełdowej. 100% wsparcia będzie przekazane na szczytny cel, na zakupy dla dzieciaków z domów dziecka w ramach Mikołaja. No i witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy chwilą po godzinie 10.06 listopada. Olbrzymie wzrosty na rynkach, ponad 2%, tak jak mówiłem, w Stanach Zjednoczonych. WIG20 no, też dochodzi do 2% wzrostu. Ja przyznam Wam szczerze, że niezbyt wysokie obroty jakoś tak mnie nie przekonują, jeżeli chodzi o ten ruch wzrostowy na indeksie. Oczywiście, wiecie, no mogę się mylić, natomiast też nie bez powodu te szelki gdzieś tam odłożyłem, bo tak jak mówię, no pierwsza jaskółka wiosny nie czyni. Oczywiście z tych wzrostów się cieszymy. Ja spodziewam się dużej zmienności na rynkach i też z tego powodu ta nasza czerwona strzałka, która przy 2200 została usunięta, anulowana, no została po prostu usunięta, bo jakby ten ruch, ta zmienność na rynku sprawiała, że ja nie czułem się do końca komfortowo w tym, żeby oceniać, co może wydarzyć się w krótkim terminie, ale rynki obserwujemy i pytanie, czy to nie jest właśnie kolejny bull trap, pułapka na byki w ramach tego podbicia, które rano obserwujemy. Tutaj kilka wykresów.
Lewa góra S&P 500 kontrakt w godzinach nocnych, w okolicach jeszcze, no powiedzmy, godziny pierwszej byliśmy blisko zera, ale później nam się te wzrosty napędziły i jak na razie, no od samego rana systematycznie idą w górę, jesteśmy ponad 2% na plusie. Tu z kolei po prawej stronie mamy dolar złoty w godzinach nocnych, z kolei tutaj chwilę po północy walczyliśmy o 4,00, no a później pod 4,08 doszliśmy, ponad 2% wzrost, natomiast to wszystko jest zgodne ze scenariuszem bazowym. I jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone S&P, jeżeli chodzi o kurs dolara, to wszystko miało tak wyglądać w przypadku wygranej Donalda Trumpa. Bitcoin dolar, tu również historyczny szczyt, byliśmy pierwszy raz powyżej 75 300 bodajże dolarów. Nowy historyczny szczyt na rynku kryptowalut i tu również jest to zgodne z oczekiwaniami. Rynek krypto miał być mocny w sytuacji, w której wygra Donald Trump. Oczywiście jeszcze raz to powiem, nie ma oficjalnej informacji o zwycięstwie, bo na to będziemy musieli chwilę poczekać, ale mając na uwadze spływające dane, wyniki, głosy, no to w mojej opinii jest to 99,9% szans, że wygra Donald Trump, dlatego też taki, a nie inny materiał tutaj dla Was nagrywam. Nieco gorzej to wyglądało na złocie, szczególnie w porannych godzinach, kiedy to kurs zanurkował w okolicę 2700 dolarów, ale w tej chwili już 20 kilka dolarów udało się odrobić. Natomiast jest to też cały czas na razie nie najlepsza postawa na tle tych innych instrumentów finansowych, które radzą sobie naprawdę świetnie. Jeżeli chodzi o naszą polską giełdę, WIG20 dzisiaj zahacza poziom 2280, co jest wzrostem, tak jak wspomniałem, blisko 2%. Niemniej obroty, no mnie osobiście nie przekonują i mimo, że pięknie tutaj odbiliśmy od wsparcia technicznego na poziomie 2200 punktów, czekamy na to, co dalej. No przypominamy, w ramach przygotowania do wyborów w tych ostatnich miesiącach, kiedy rosły szanse Donalda Trumpa, WIG20 słabł i zjechał z poziomu 2600 do 2200, tracąc około 18%. Przy mocnych rynkach zewnętrznych, przy mocnych Stanach Zjednoczonych, przy mocnej też giełdzie choćby nawet niemieckiej, korelowaliśmy mocno z giełdą francuską, z indeksem CAC 40. No ale jeżeli teraz zmaterializował się scenariusz, który wcześniej był wyceniany negatywnie dla naszej polskiej giełdy, no to pytanie, dlaczego akurat ten odbiór musiałby być pozytywny w takim ostatecznym rozrachunku, przynajmniej w krótkim terminie, no bo cały czas oczywiście będziemy czekać na konkretne deklaracje, słowa i to też będzie wpływać na zmienność na rynku. Mam na myśli oczywiście pana Donalda Trumpa i deklaracje choćby dotyczące jego podejścia, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, co też bezpośrednio będzie dotykać naszego kraju, chociaż widziałem, że dzisiaj już prezydent Andrzej Duda gratulował panu Donaldowi Trumpowi, więc on chyba z tego, co wiem, gratulował poprzez wpis w mediach społecznościowych. No ja akurat miałem tę przyjemność pogratulować na żywo chwilę po ogłoszeniu. Natomiast już, wiecie, nie będziemy takich przerwników robić. No i patrzymy na rynki. Wzrosty na GPW, wzrosty też mocne widzimy tutaj na kontraktach, na indeksy w Stanach Zjednoczonych, to też już powiedziałem. Dolar mocniejszy po wyborach, czy to było do przewidzenia? Wydaje się, że tak, większość analityków zakładała właśnie taki scenariusz sugerujący właśnie relatywną siłę dolara, wzrost, też ta relatywna siła jest widoczna na parze euro-dolar, która mocno traci, euro też delikatnie do złotego w górę, ale z racji tego mocnego wzrostu dolara, no to jest to ruch zdecydowanie spadkowy. Dominacja Trumpa, rynek zaczął mocniej wierzyć w to, że nowa prezydentura będzie korzystna dla dolara. Może rzeczywiście tak być, jeśli Trump wdroży to, co zapowiadał, wysokie taryfy celne oraz zaostrzoną politykę migracyjną. Ja tutaj dodałbym, że obecnie co wyceniamy na rynku? Obecnie cały czas wyceniamy na rynku to, co Donald Trump zapowiedział w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, no bo tutaj żadnych jeszcze czynów nie ma, no siłą rzeczy nie mogłoby być bezpośrednio już tutaj jakichś czynów i konkretnych, wiecie, deklaracji już po wyborze, no bo jeszcze czekamy na ostateczne oficjalne informacje, ale to trochę podobna sytuacja, co u nas w Polsce, kiedy byliśmy świadkami zmiany obozu rządzącego, euforia na rynkach w ramach właśnie też, no, oczekiwań, że może będzie lepiej, że może ten rynek będzie się rozwijał w lepszym tempie i że będzie to ostatecznie miało korzyść dla też akcjonariuszy, dla kapitalizacji poszczególnych spółek giełdowych. Kapitał zagraniczny w to uwierzył, inwestorzy indywidualni w to uwierzyli, a WIG20 rósł, pamiętamy, z 1800 do poziomu 2600 punktów. Teraz po czasie już tak dobrze nie jest, ale oczywiście
ten wzrost w ramach obietnic, tego wzrostu w ramach obietnic byliśmy świadkami i też wierzyliśmy bardzo długo w te obietnice. No już później z realizacją jest jak jest, to może zostawmy, nie wchodźmy na tematy polityczne, ale w przypadku Donalda Trumpa będzie podobnie. No, my oceniamy na bazie obietnic, ale niebawem będziemy oceniać na bazie czynów. I to może być kolejny zimny bądź ciepły prysznic dla rynków. Zimny jako szansa na gaszenie, a ciepły jako szansa na potęgowanie tego wzrostu. Drodzy widzowie, na rynku mamy olbrzymi odsetek byków. Inwestorzy nie do końca chyba wierzą w to, że jakakolwiek korekta może się pojawić, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, bo do tej pory się specjalnie nie pojawiła. Wzrosty wczoraj, wzrosty dzisiaj nam się na otwarciu zapowiadają, więc no tutaj Fear and Greed pewnie niebawem wskoczy do obszaru ekstremalnej chciwości, a wszyscy będą chcieli inwestować, kupować akcje, czy kupować na przykład kryptowaluty. Do czego to może doprowadzić? No może doprowadzić do takiej sporej pułapki właśnie na byki, o tym też pamiętajcie. Ja przypomnę tylko, że w 2016 roku w ramach reakcji na wybory prezydenckie WIG20 poruszał się w takim kanale, powiedzmy, szerokim, konsolidacyjnym, gdzieś w okolicach poziomu 1750-1800 punktów, praktycznie przez cały listopad. I dopiero później odpalił na północ mocniej od początku mniej więcej grudnia, od Mikołaja, można powiedzieć, ten rajd świętego Mikołaja się pojawił wtedy z 1750 na 2600. Ale w krótkim terminie rewelacji nie mieliśmy, mimo że akcje były zdołowane. Teraz okoliczności są troszeczkę inne, bo no, gdyby tutaj chodziło tylko i wyłącznie o wybór pana Donalda Trumpa, to pewnie byśmy tutaj nie byli, no, jako inwestorzy też może z tego powodu nieco rozczarowani, nieco może źli, mam tutaj na myśli też ten trend spadkowy, którego jesteśmy świadkami na tle mocnej zagranicy, ale tu chodzi przede wszystkim o kwestię geopolityki, o wojnę na Ukrainie i ważne decyzje dla naszego kraju, bo umówmy się, nasz kapitał małych inwestorów indywidualnych to jest jedno, ale tu liczy się to, co zrobi zagranica, a jeżeli sytuacja będzie niepewna, to zagranica w Polsce nie będzie inwestować, na polskiej giełdzie nie będzie inwestować, nie będzie decydować się na otwieranie swojej filii, mówię o spółkach zagranicznych, kapitale zagranicznym, filii, firmy, no bo po prostu taka inwestycja może być obarczona niemałym ryzykiem. Już nawet ostatnio rozmawialiśmy o tym, że nieco bardziej opłaca się firmom w Stanach Zjednoczonych na przykład rozpoczynać prowadzenie biznesu i wychodzić na przykład z Europy z niektórymi filiami, z niektórymi oddziałami poszczególnych dużych, globalnie działających firm. Więc też na to zwróćmy uwagę. To, co się dzieje na GPW i w Europie, to już rozmawialiśmy. Jak na razie presja dolara nie jest straszna indeksowi WIG20, ale to mówię jak na razie, bo zobaczymy, co dalej będzie. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, 2,280, blisko 2% wzrostu. No, zobaczymy, czy uda się ten ruch wzrostowy utrzymać. Udało się pokonać opór w okolicach 2,260, co oczywiście jest bardzo dobrą informacją, no tylko teraz czekamy na to, co dalej i jak dalej będzie rynek się zachowywał. To notowania z dzisiejszej sesji. No, widzimy to 2,280 i w sumie to delikatne gaszenie. 2,260 teraz tutaj widzę na wykresie 10.48. Takie mamy notowania. Wygrywa Trump i wygrywa Musk. Miliarder postawił na właściwego zawodnika. Miliarder postawił na Donalda Trumpa i może okazać się jednym z największych zwycięzców jak jego drugiej kadencji. Inwestorzy liczą na rządowe kontrakty Tesli, a akcje rosną w handlu posesyjnym. Rzeczywiście Tesla bardzo mocno, zobaczcie, w handlu, no teraz już w sumie to przedsesyjnym, plus 14%, może wzrosło to $286, co byłoby no, wybiciem ostatnich szczytów i no, dojściem do takich pułapów dawno na akcjach Tesli niewidzianych. Rynki mocne, jak zobaczymy sobie też może jeszcze na indeksy, bo to też może być ciekawe, interesujące. No, zieleń rozlała się w zasadzie po całym rynku. W Europie też wygląda naprawdę dobrze. Co ciekawe, świetna postawa rosyjskich indeksów. MOEX, RTS po 3% na plusie. WIG20 wspomniany w tej chwili 1,35 nad kreską. No, a nieco bardziej zawodzi portugalski PSI20, który traci 2%. IBEX 35 minus 1,7. To ciekawe. KAK, który ostatnio mocno koreluje z WIG20, 1,15 na plusie. Czekamy na ostateczne wyniki, które oczywiście też mogą być jeszcze pewną motywacją dla inwestorów do jakichś mocniejszych ruchów, większej zmienności. Czekamy też na pierwsze, nie wiem, wystąpienia już takie, wiecie, konkretne, bo być może już jakieś konkrety co do życia gospodarczego Stanów Zjednoczonych i podejścia do świata się pojawią. Pewnie będzie też wiele ciekawych informacji w kontekście tej
wojny handlowej na linii USA-Chiny. Oczywiście dużo ciekawego jeszcze przed nami, no bo dziś, czyli 6 listopada, mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, jutro z kolei decyzja Fed w sprawie stóp procentowych, tam oczekujemy 25-punktowej obniżki, 99% szans, że tak to będzie wyglądać, więc tutaj raczej zaskoczenia nie będzie. Później wystąpienie Jeroma Powella. Ciekawe, czy będziemy tutaj słyszeć tę stałą śpiewkę i w zasadzie powtarzanie pewnych kwestii już od kilku posiedzeń, czy raczej coś się zmieni w retoryce po wyborach prezydenckich. No jest to na pewno temat otwarty, temat, który musimy obserwować, próbując właśnie ocenić to, co na rynku może się wydarzyć w najbliższym czasie. Na razie mamy ten Trump trade, mamy mocne wzrosty na tych instrumentach, które miały rosnąć, przynajmniej w ramach opinii szerszego grona analityków przed wyborami, w przypadku wyboru Donalda Trumpa, no to te instrumenty rosną, bo mimo że my tutaj mówiliśmy, że to naprawdę bardzo prawdopodobny scenariusz, wybór pana Donalda Trumpa, ale już na przykład, czy to sondaże, niekoniecznie były takie przekonane, wręcz pani Kamala Harris była faworytką, a kursy boomerów, owszem, też były po stronie Donalda Trumpa, ale to nie było 90%. Jakby tak te kursy przeliczyć, to w końcówce mieliśmy 55-45, więc to też wcale nie było aż takie bardzo pewne, aż takie bardzo tak na marginesie oczywiste, więc no, można powiedzieć, że ten mocny ruch wzrostowy wynika być może z tego, że jednak nie wszyscy się takiego scenariusza spodziewali, wiecie, bo my możemy mówić sobie, tak, po prostu się spodziewaliśmy, ale sami wiecie, jak to było, też patrząc na wysokość kursów, jakie były stawki u boomerów za postawienie na konkretnego kandydata, ale to jest ten pierwszy ruch, pierwsza reakcja rynków. Poczekajmy kilkadziesiąt godzin, kilka sesji, poczekajmy na pojawienie się tego, już można powiedzieć, właściwego ruchu, bo jeżeli ktoś sobie wyobraża, że na przykład będziemy teraz co sesję szli po 2% w górę, no wiecie, wszystko jest możliwe, ale jest to bardzo ryzykowne wyobrażenie, mając na uwadze choćby już mocne wykupienie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście tutaj codziennie, drodzy widzowie, będą się pojawiać materiały, będziemy sobie wszystko śledzić na bieżąco, analizować też w otwarciach, w zamknięciach na kanale Compare Grinki, dlatego też lajkujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, a ja jeszcze raz przypominam o promocji od Saxo. Tutaj przed momentem na platformie Saxo pokazywałem Wam wykres. Możecie inwestować we wszystko w jednym miejscu, możecie sobie platformę dostosować do siebie, dodatkowo z taką kwotą 250 euro lub równowartość w walucie głównej waszego rachunku, czyli w polskim złotym to będzie jakieś 1100 zł, no to tym bardziej właśnie to inwestowanie jest dla was opłacalne, bo jest po prostu bezkosztowe. Tylko do 10 listopada trwa promocja, link znajdziecie w opisie. Przypominam o naszej akcji Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, Pomagaj, akcja Mikołaj. Również jeżeli ktoś chciałby dołączyć do wsparcia, link w opisie. Oczywiście te wszystkie osoby na bieżąco będę w live'ach wyczytywał. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.